Smog to problem, z którym Wrocław i województwo dolnośląskie boryka się od lat. Zanieczyszczenie powietrza powstałe w wyniku niskiej emisji jest zwykle większe w dużych miastach, mniejsze w peryferyjnych miejscowościach Dolnego Śląska i na terenach uzdrowiskowych. Powstałe 3 projekty uchwał antysmogowych dla różnych obszarów województwa dolnośląskiego stały się przedmiotem konsultacji. Chciałbym powiedzieć też w przypadku wszystkich 3 uchwał, że nic jeszcze nie jest przesądzone. To jest etap wstępny konsultacji i chcemy, żeby ta uchwała była z jednej strony kompromisem, ale z drugiej strony zapewniała skuteczne rozwiązania dla wyeliminowania problemu smogu. Oczywiście rozłożone to będzie na wiele lat na Dolnym Śląsku. Projekt uchwały antysmogowej zakłada między innymi zakaz stosowania we Wrocławiu paliw stałych, takich jak węgiel czy drewno. Jednym z narzędzi ułatwiającym realizację tych wymogów jest program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przeznaczy 50 milionów złotych na dofinansowanie wymiany starych piesów na m.in. kotły gazowe czy elektryczne. Zakładamy, że połowę kosztów pokrywa mieszkaniec, a połowę kosztów otrzymuje w formie dotacji od władzy publicznej. Przy czym ta część dotacji, która jest dotacją, jest w połowie. Połowa Wojewódzki Fundusz, czyli w przypadku domków jest to 5 tysięcy, połowa gmina. Uchwała jest troszeczkę innym narzędziem, ponieważ uchwała działa jakby bezpośrednio na mieszkańców Wrocławia, ponieważ program ochrony powietrza zmusza prezydenta Wrocławia do działań, do wymieniania pieców, do inwestowania w to, natomiast uchwała działa na każdego Dolnoślązaka. Przedstawione projekty uchwały podobają się samorządowcom, jednak twierdzą, że trzeba na problem smogu popatrzeć w szerszym aspekcie. Każda pomoc, która jest kierowana do samorządów, a zwłaszcza do mieszkańców, które pomogą podjąć tę decyzję na wymianę piec, jest bardzo wskazana i bardzo, że tak powiem, chwalona przez nas. To, że dotyczy to wymiany piecy i możliwości skorzystania z tego, tak, jest to słuszna, jest to tendencja taką, którą trzeba byłoby realizować, ale trzeba też popatrzeć szerzej, dlatego że w naszym regionie Zagłębia Miedziowego, szczególnie w Głogowie czy w Legnicy, mamy do czynienia z czymś takim, co mówimy, jeśli chodzi o ochronę powietrza, metale pierwiastków ciężkich. Nowa uchwała ma wejść w życie do końca tego roku. Zakaz palenia paliwami stałymi we Wrocławiu miałby obowiązywać od stycznia 2024 roku. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24. Co roku, na koniec kwietnia przygotować.